kiedy mieliśmy się przekonać, ilu on ludzi, jeśli nie nawrócił, to w każdym razie zaktywizował, a jeżeli nawet nie zaktywizował, to kazał pomyśleć o Bogu, czy zastanowić się nad sobą. Ilu ludzi się wtedy przewinęło przez Rzym, przez Włochy, to jest rzecz właściwie niespotykana. No nie wiem, dawniej, może to i na skutek tego, że środki masowego przekazu nie były tak doskonałe czy dostępne, ale wydaje mi się, że za poprzednich papieży to nic takiego się nie działo. Nic takiego się nie działo. A te jego pielgrzymki, tak mieliśmy to przecież możliwość obserwować, ilu to ludzi. I to nie jest tylko przedstawienie, prawda, widowisko, tylko to jest jednak każdy człowiek to przeżywa i o Panu Bogu przynajmniej pomyśli. Nawet jak jest niewierzący, to po Panu Bogu pomyśli.